Emerytury stażowe, waloryzacja, podwyższenie kwoty emerytur wolnych od podatku, czy też pomoc w opiece zdrowotnej. To najciekawsze punkty programów wyborczych w czasie tej kampanii. Ile miejsca w nich zajmuje oferta dla emerytów i seniorów, to sprawdzała Karolina Komada. Jest ich w Polsce prawie 10 milionów i to w nadchodzących wyborach ma olbrzymie znaczenie. Dlatego emeryci, renciści lub osoby kończące swój staż pracy to adresaci licznych pomysłów i obietnic wyborczych. Partia rządząca obiecuje zabezpieczenie finansowe, na co opozycja. My mamy zupełnie inną filozofię niż Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość daje nam 13 emerytury, 14 emerytury. My chcemy, żeby była normalnie waloryzacja. Niestety obecny rząd tylko obiecuje. W czasie tej kampanii trwa prawdziwa licytacja obietnic i to z każdej strony. Prawo i Sprawiedliwość podbija stawkę, dorzucając do emerytalnych 13 i 14 emerytury stażowe. To są emerytury stażowe, 43 lata mężczyzny, 38 lat kobiety. Przez stronę społeczną, stronę związkową ten postulat był już od dawna zgłaszany, on jest wyczekiwany. Nie jest to łatwe, ale chcemy to wprowadzić, żeby ulżyć szczególnie ludziom, którzy ciężko pracują, bądź już są bardzo schorowani. Pomysł wcześniejszych emerytur ma w swoim programie także Lewica, która zapisała w nim również drugą waloryzację i rentę wdowiom. Senioralny bon turystyczny. Chcemy, aby raz w roku każdy senior otrzymał 500 zł na to, żeby mógł sobie gdzieś odpocząć. I kolejna propozycja to jest bon kulturalny dla seniorów. Wiadomo, kultura jest bardzo ważna dla nas. Nie możemy sobie porównywać naszych emerytów i naszych rencistów do emerytów i rencistów na przykład zachodnich, gdzie stać ich na wyjazdy zagraniczne i tak dalej. My proponujemy, aby raz w miesiącu taki senior otrzymał 50 zł na wyjście. A po wakacjach i wypadach Trzecia Droga proponuje kluby seniora oraz wsparcie i gwarantowaną opiekę zdrowotną. Gwarancja 60 dni dostania się do lekarza specjalisty i mamy taki pomysł na to rozwiązanie, żeby nie czekać tak jak teraz na przykład na geriatrię się czasami czeka 2 lata. Czasami to już braknie życia dla osób starszych. Chcemy, żeby to było maksymalnie 60 dni. Jeżeli państwo nie będzie w stanie zapewnić 60 dni, to wtedy można korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej, a państwo będzie to refundować. W tym swoistym wyścigu na pomysły bierze udział również Koalicja Obywatelska, proponując zamrożenie cen gazu i podobnie jak Lewica drugą waloryzację emerytur i rent, ale to nie wszystko. Dzisiaj około średnia emerytura to jest 3000 zł, co oznacza, że nasz pomysł, czyli emerytura bez podatku do 5000 brutto, obejmie przygniatającą większość emerytów i rencistów. Znowu, te pieniądze, które wypracowałeś, które ci się należą, zostają u ciebie w portfelu. Wydaje się, że pod prąd w tej kampanii idzie Konfederacja. Postuluje likwidację 13 i 14, ale kusi kwotą wolną. Proponuję, żeby pokonać inflację, nie zabierać Polakom pieniędzy w formie inflacji, podnieść kwotę wolną od podatku, żeby więcej pieniędzy Polaków, więcej pieniędzy emerytów pozostawało w naszych kieszeniach, po to, żebyśmy mogli sami się nimi rządzić. I żeby również emeryci naprawdę czuli, że te pieniądze, które są w ich portfelach, to są ich własne, przez nich zarobione, przez całe życie ciężko wypracowane dla Polski pieniądze. Pomysłów i obietnic jest jeszcze więcej. Każda partia ma czas do 13 października, aby przekonać do swoich planów. Pozostaje mieć nadzieję, że po wyborach chociaż część z tych pomysłów doczeka się realizacji.